Barnaba IV oświadczam niniejszym uroczyście, że się nudzę. W ogóle zauważyłem, że królowie często się nudzą. Znacznie częściej niż ich poddani, którzy najzwyczajniej nie mają na to czasu, a ja niestety mam czasu pod dostatkiem. Jak nudno. Tak przykrzy mi się dziś okropnie. Obijam się od godzin trzech. O! Mucha łazi tam po oknie. Już poleciała. Co za pech. Co robić, żeby się nie nudzić? Po prostu trzeba robić coś. Nie będę dłużej już marudzić. Hej, sługo! Szambelana, proś! Jestem! Jestem, wasza królewska mość. Widzę, że jesteś. Wymyśl coś, żebym się nie nudził. Może zaśpiewa wasza królewska mość piosenkę? Właśnie zaśpiewałem. To może odgadnie wasza królewska mość zagadkę? Dość już mam tych głupich zagadek. Wymyśl coś innego. Zaproponowałbym coś... No. Tylko nie wiem, czy... Czy co? Czy w związku z pustkami w kasie naszego królestwa... Mów, o co chodzi... Mam trochę dukatów w mojej glinianej śwince. A więc dobrze. U wrót pałacu czeka jakiś przybysz z dalekich krajów. Wędrowny kramarz, który ma na sprzedaż mnóstwo niezwykłych przedmiotów. Niemożliwe. Ależ to prawda, wasza królewska mość. Hej, sługo! Prowadzić kramarza! I tutaj, tędy. Tak. Ostrożnie z tym kufrem. Niech będzie pozdrowiony król Barnaba IV. Dziękuję waszej królewskiej mości, że... Już dobrze. No, powiedz lepiej, przybyszu, co masz tam w swoim kufrze? Mam w tym kufrze skarbów bez liku. Są szpilki, pierścienie, kolczyki, grzebienie i inne cudeńka dla dam. Perłowy pistolet i złoty epolet, medali ze sto chyba mam. Medali ze sto chyba mam. Proszę. Weneckie są szklanki i fajka jest z pianki i srebrem zdobiony jest róg. I 200 jest monet i w ramce jest sonet, sam Szekspir napisać go mógł. Sam Szekspir napisać go mógł. Proszę. A tutaj przy zamku w tajemnym schowanku jest małe pudełko, a w nim... Coś mieni się tęczą, co wartość ma większą niż wszystko, co mam w kufrze tym. Niż wszystko, co mam w kufrze tym. W kufrze tym. Jakiś proszek. A do czego on służy? Nie wiem, łaskawy panie. Kupiłem go w Damaszku od pewnego kupca z tym oto kawałkiem pergaminu. Jakieś nieznane mi pismo. Zupełnie nieznane. I to jest zapewne wytłumaczenie zagadki. A ile chciałbyś za proszek
razem z pergaminem. No, to musiałoby kosztować chyba nie mniej niż 11 dukatów. No to weź proszę tę świnkę i rozbij ją. W środku jest dokładnie 11 dukatów. Nie. Nie będę jej rozbijał. Słowo waszej królewskiej mości jest dla mnie więcej warte od złota. Żegnam waszą królewską mość. Bywaj, kramarzu. Żegnam waszą królewską mość. Bardzo grzeczny przekupień. Tak. A czy potrafisz, szambelanie, odcyfrować znaki na tym pergaminie? Skądże, panie? To pismo potrafi odczytać tylko jeden człowiek. Mistrz Fulgencjusz. On zna 123 języki w słowie i w piśmie. Hej, sługo! Zawołaj mi tu zaraz mistrza Fulgencjusza! Więc powiadasz, sędziwy Fulgencjuszu, żeś opanował 123 języki w słowie i piśmie? 124, miłościwy panie. No, szambelan mówił, że... Jego ekscelencja szambelan miał wiadomości sprzed tygodnia. Tak. Przedwczoraj opanowałem 124 język. Więc mam prawo sądzić, że odcyfrujesz napis na tym oto pergaminie. Jeśli tego dokonasz, dostaniesz płaszcz na gronostajach przetykany złotą nicią. Jeśli wszakże okażesz się niełukiem i samochwalą, otrzymasz zamiast nagrody 124 kije w pięty. Zgadzasz się? Stanie się zgodnie z twoją wolą, panie. Oto pergamin. Tak. Podaj, szambelanie. Nie. Proszę, proszę. Dziękuję. Niech no tylko nałożę okulary. Tak! To po aramejsku. Aramejsku. Bardzo ciekawe. Nadzwyczajne. Ale przestań mamrotać i zabierz się do tłumaczenia. Kto nie naraz, lecz po troszku weźmie do ust szczyptę proszku, ten się zmieni w takie zwierzę, jakie sobie sam wybierze. Musi przy tym wyrzec słowa armat, halpa, hamat, samal. Zaś by znów się odczarował, szczypta sprawi taka sama z wymówionym w smak zaklęciem i przestanie być zwierzęciem. To rzeczywiście nadzwyczajne. Jak powiadasz, brzmi to zaklęcie? Arpad, halpa, hamad, samal. A w spak, żeby się odczarować? Samal, hamad, halpa, arpad. Zanotuj to najdokładniej, mój drogi, bo jutro, skoro świt, zamierzam zmienić się w zwierzę. Oczywiście tylko na jakiś czas. I ty także, mój szambelanie. Ja? Tak. Ależ król, ja mam żonę i dzieci. Powiedziałem, i ty także. Co by tu się zmienić? Może w skowronka? Co takie rajskie wywodzi trele? Nie, to tak jakieś
Niepozorne. Niepozorne, więc w żabę. Żeby być zjedzonym przez bociana. To może w bociana. Bocian? Aha, bocian to już lepszy pomysł. Tak, patrz, spaceruje tu jakiś bociek. O, drugi, o, szybuje tam w powietrzu. O, wylądował. Więc przypomnijmy sobie to zaklęcie. Właśnie tak. Arpat halpa. Hamat samal. Na odwrót. Samal hamat. Halpa arpat. Nie do wiary, ależ wasza królewska mość ma pamięć. Tak, tak, no, tak. Tu jest proszek. O, tak. Niech wasza królewska mość spróbuje. Po troszeczku, Ale ty też, nie wymiguj się. Ja też, no dobrze, ale powolutku. Masz bajeczny dziób, mój szambelanie. I poruszasz się z niebywałą gracją. No, a wasza królewska mość ma nie mniej dystynkcji w postaci bocianiej niż w ludzkiej. Tak. Ciekawe, że jako ptaki posługujemy się nadal ludzką mową. Czy sądzisz, że rozumielibyśmy po bocianiemu? Posłuchajmy rozmowy tych dwóch boczków. Myślę, że nie zwrócą na nas uwagi. Aha, tak, tak. Zbliżmy się trochę. Jestem wściekle, kle, głodna. Jak zwykle, kle. Zaklekle, klepuję sobie tę żabę. Bardzo proszę, poszczędź dziś, bo chcę wyglądać smukle, klekle. Żeby się głodzić, trzeba być bez piątej klepki. Ależ one klekocą. A ja też tak potrafię. Kle. Jesteśmy prawdziwymi bocianami. Do widzenia. Było mi niezwykle kle miło z tobą poklekotać. Pofrunęły. Kle. I co robimy dalej? Może zatańczymy. Bociany ślicznie tańczą. Tak. I zaśpiewamy piosenkę. Nie masz pana nad bociana, cóż za godność niesłychana. Ileż wdzięku w jego dziobie, jakie piękne nogi obie. Wszystko razem świadczy o tem, że jest klejnotem na innego ptactwa tle. Ten co woła kle. Nie masz pana nad bociana, rzecz to niby wszędzie znana, lecz naprawdę któż by dociekł, czemu taki darma bociek, że się z miejsca staje gwiazdą, gdzie sklekle ci gniazdo i że nikt nie mówi źle o tym jego kle. Dawno się tak nie bawiłem. Proponuję, żebyśmy teraz trochę pofruwali. Pofruwali? Z przyjemnością sobie pofruwam. To musi być wspaniałe, tak szybować w powietrzu. Ale przed wystartowaniem do lotu należy kilka razy podskoczyć w miejscu. A tak. A potem boczni, zaczekajcie chwileczkę, boczki. Zaczekajmy na tę dziewczynkę. Na tę dziewczynkę. Czego chcesz, moje dziecko? Jak to dobrze, że umiecie mówić po ludzku. Pomóżcie mi. A w czym możemy ci pomóc? Mieszkam tam, pod lasem, w chatce krytej słomą. Mój tatuś umarł, a mamusia jest bardzo chora. Ale co my, bociany... Wy,
Wy przynoście szczęście. Mówią nawet, że u nich bocian się gnieździ. O takich, którym się dobrze wiedzie. A rozumiem. Spodziewasz się, że bociany uwiją gniazdo na twojej chacie. No, pomyślimy o tym. Prawda, mój bracie bocianie? Tak, pomyślimy. Chociaż ja, prawdę mówiąc... Pomyślicie. To wspaniale. Powróćcie za mną, boćki. Pokażę wam, gdzie mieszkamy. Bardzo chętnie. Niechże pan podskoczy, szambelanie. Podskoczyć? Dobrze, no to już. Oho, unoszę się w powietrzu. Jak cudownie. Tutaj, tutaj. Lecimy. Jak przyjemnie zatoczyć go. Widzicie tę chatkę ze słomianą strzechą? Tak, widzimy. Tak. Spełnijcie moją prośbę. Zrobimy wszystko, żebyś się nie zawiodła na boczkach. Uczyńcie to szybko, bardzo proszę. Obiecujemy. No, to lądujemy. Oczywiście. Ostrożnie, ostrożnie, wasza królewska mość omal nie zawadził swoim skrzydłem o mój dziób. To trzymaj się w przyzwoitej odległości, mój tak. Szambelanie. Jesteśmy na ziemi. Nawet nie czuję zmęczenia. Ani ja. A teraz... Natychmiast musimy się odczarować. O, tu jest proszek. Jak to dobrze, że zawiesiłem sobie pudeleczko na szyi. Dobrze, dobrze. Zjedzmy go trochę. Tak. Smaczny. Teraz czas wypowiedzieć zaklęcie. Tak. Szczypta sprawi taka sama z wymówionym wspak zaklęciem i przestanie być zwierzęciem. Hamal, sama... Nie tak. Samal, hamat. Hamat? Czekaj, nie. No. Arpa, halpat. Coś pokręciłeś. Czekaj. Mam tu na wszelki wypadek zapisane na karteczce. Hamal, samat. Cicho, zamilże wreszcie. Gdzież ta karteczka? No. Musiałem zgubić ją w czasie fruwania. Co? Tak. Teraz już nigdy sobie nie przypomnę. Ani ja. Co teraz będzie? Właśnie. Co teraz będzie? Co się z nami stanie? Już 3 dni błąkamy się po polach, żywimy owocami. Przecież nie będę jadł żab, ani jaszczurek. A gdybyśmy tak polecieli do miasta? Nikt nie uwierzy bocianowi, że jest królem. Tak. Ale cóż robić? Zobaczymy, może, jak nasza stolica wygląda z lotu ptaka. Lecimy. Co to za bóg? Szykuje się jakiś wiec na pałacowym dziedzińcu? Kim może być ten człowiek na koniu? Szkarłatny płaszcz. No, to musi być ktoś ważny. Jak żyje Gamoniusz! To syn mego śmiertelnego wroga. Czarnoksiężnika Rygoberta? Właśnie. Nigdy nie widziałem go na oczy, ale wiem, że poprzysiągł mi zemstę, kiedy jeszcze leżałem w kolebce. Na pewno chciałby widzieć swój
swego synalka na królewskim tronie. Nie żyje król Gamoniu! Dziękuję, dziękuję za owację. Myślę, że Barnaba gdzieś sobie pofrunął fry i nigdy nie wróci. A ja doskonale nadam się na króla. Mój tatuś mówi, że jestem bardzo, bardzo mądry i w ogóle. Nie wytrzymam tego dłużej. Odlećmy dokądkolwiek, byle dalej stąd. Co to będzie? Jeszcze raz spróbujmy sobie przypomnieć. Spróbujmy. Sam Malka. Elka Palka. Elka się palka. Ach nie, to wszystko na nic. Zobacz. Mam tu jakiś kawałek papieru. Może to za... Nie. To nie tamta karteczka. Czekaj. Widzę tu jakiś rysunek, jak gdyby mapę. A? I znak na tej mapie. Chyba tam się wybierzemy. Tak? A jeśli to podstęp? A czy może nam grozić coś gorszego od tej ptasiej egzystencji? Oj, tak, tak. Lecimy. Lecimy. Czy widzisz, panie, te straszne chmury sieką nas deszczem, groźne wichury, pod nami górskie jeżą się granie. I jeszcze troszeczkę, mój szambelanie. Ojej. Już siła statkiem walczę z zawieją, ledwo dech łapie, skrzydłami mdleją. Patrz, jakie straszne w dole otchłanie. Jeszcze troszeczkę, mój szambelanie. Troszeczkę jeszcze. Łatwo powiedzieć, jeszcze troszeczkę, dzięki ci, panie, za tę wycieczkę. Wnet będą ze mnie zwłoki pocianie. I już lądujemy, mój szambelanie. Ach, ledwo żyję. Dalej bym nie doleciał. Czy jesteś pewien, panie, że to tutaj? Jestem pewien. Góry, rzeka, dolina, ruiny zamczyska. Ej, strasznie tu. O, co to było? Nie wiem. Chyba jakieś zwierzę. O, może lepiej nie pchać się tam do środka? Ja mam żonę i dzieci. To nasza jedyna szansa. Wchodzimy. Tylko cicho. To ty? Wpadłem na coś. Kto krzyczał? Chyba ja. Czy myślisz, panie, że tu mogą być duchy? Może tu być nawet coś gorszego od duchów. Ojej. Skąd dobiega ten głos? Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Chodź za mną. Musimy to wyjaśnić. Jakaś komnata. A. Tam. Na strzeszku patrz. Okienko. A w tym okienku jakiś potwór. Ojej. Sowa. Czy sowa może zaatakować bociana? Dwa bociany. Hej, sowo. Nareszcie jesteście. Spodziewałaś się nas? Tak, czekałam całe lata. Tak się cieszę. Przepowiedziano mi kiedyś, że właśnie bociany wyzwolą mnie z najstraszliwszej niewoli.
Zostałam zaczarowana. Jestem królewną, a moje imię brzmi Pulcheria. Królewna Pulcheria? Pulcheria? Twoje losy nie różnią się od naszych. Posłuchaj mojej opowieści, Pulcherio. I ja jestem królem, a nazywam się Barnaba IV. Panowało mi się spokojnie, nawet za spokojnie, aż tu nagle, przez własną lekkomyślność, zostałem zamieniony w bociana. Zostaliśmy zamienieni w bociana. Tak, tak, tak. I to bez możliwości odczarowania się. Okropność. Czuję w tym sprawkę czarnoksiężnika Rygoberta, który zmienił mnie w sowę, mszcząc się w ten sposób na królu, moim ojcu. O, sowa to jeszcze gorsze od bociana. Właśnie. A powiedział? Za to, że twój ojciec kazał wyrzucić mnie z pałacu, będziesz pokutowała w sowiej postaci tak długo, dopóki ktoś mimo twego ohydnego wyglądu nie zechce pojąć cię za żonę. Tak powiedział Rygobert. A ja mam już tego zupełnie dosyć. Siedzę smutna, osowiała, co mnie spotka, nic. Nikt miłością nie zapała do mych szpetnych lic. Nie chcę być sową, pragnę być sobą, czyli zwyczajną całkiem osobą. Nie chcę sową być już więcej. Nie chcę sową być, o nie. W jaki sposób możemy ulżyć twojej doli? Żeby cię odczarować, musimy sami zostać odczarowani. Otóż to, a co ci przyjdzie z tego, że zostaniesz żoną bociana? Właśnie. To okropna rzecz być sową i na strychu tkwić. Lecz wyznaję bocianową, także nie chcę być. Nie chcę być sową, pragnę być sobą, czyli zwyczajną, całkiem osobą. Nie chcę sową być już więcej. Nie chcę sową być, o nie. Słuchajcie mego planu. No, 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 no. Wiem coś, co może nas ocalić. Ale wybaczcie, mogę zdradzić wam mój plan tylko pod jednym warunkiem. Słuchamy. Mów, Pulcherio. Mój warunek brzmi. Jeden z was musi pojąć mnie za żonę. Jeden z nas. Ja już mam żonę. I dzieci? To trochę kłopotliwa sytuacja, ale nie widzę wyjścia poza rozwodem. Co takiego? Aż moja Kunegunda oczy by mi wydrapała. Za to wasza królewska mość jest młodszy i nieżonaty. Więc co z tego? No rzecz zupełnie oczywista. Młody król żeni się z piękną księżniczką. A kto ci powiedział, że jest piękna? Jakże mogę kupować kota w worku? Nie kota, tylko sowę. Wasza królewska mość musi zaryzykować. Jednak ty powinieneś. Nie mam mowy. Wolałbym już pozostać bocianem. Ach, no dobrze, dobrze. A więc przyjmuję twój warunek, Pulcherio. Kiedy tylko powrócę do ludzkiej postaci, oświadczę się o twoją rękę, a właściwie o skrzydło. Wierzę ci. A teraz posłuchajcie. No. To zamczysko należy do naszego wspólnego wroga, Rygoberta. Dziś w nocy odbędzie się tutaj zjazd czarnoksiężników, którzy z tej okazji mają zwyczaj chwalić się swoimi niegodziwymi wyczynami. W kącie sali, gdzie odbywają się obrady, tuż przy suficie, jest otwór, przez który będziemy mogli wysłuchać ich wynurzeń. O, to znakomicie! Mamy szczęście, że Rygobert jest zajęty zjazdem.
Prowadź nas, Pulcherio. Musimy okrążyć zamczysko, a później sunąć się po dachu. Panie kolego Rygobercie, pan ma głos. Słuchamy. Zacznę jak zwykle od tego, co udało mi się załatwić w ostatnim okresie. Drodzy przyjaciele, myślę, że największym moim osiągnięciem była wizyta w pałacu króla Barnaby IV. Był u mnie w pałacu. Koronowana przemienieniem władcy oraz szambelana w dwa bociany. Bardzo dobre. Aleśmy byli głupi. Nie uważasz, szambelanie? Oj tak. Chcecie wiedzieć, jak tego dokonałem? Tak, to prosimy, bardzo prosimy, ale to bardzo, bardzo proste. No. Przebrany za wędrownego kramarza, sprzedałem Barnabie mój niezawodny proszek wraz z hasłem, sprawiając, że obaj, król i szambelan, zapomnieli, jak brzmi jego odwrotność. No słyszysz? I zostali nieodczarowani. A jakie hasło im podałeś, Rygobercie? Dosyć trudne. Arpat, halpa, hamat, sama. Zatem odwrotnie, samal, hamat, halpa, arpat. O, to naprawdę niełatwe do zapamiętania. Nie zapomnimy, co, szambelanie? Nie, samal, hamat, halpa, arpat, nie zapomnimy. To jeszcze nie wszystko. Nie. W miejsce karteczki z tekstem zaklęcia podrzuciłem im inną, z wyrysowaną drogą do zamczyska. Powinni zjawić się tutaj jeszcze tej nocy. Jako bociany. No oczywiście. A gdy się zjawią, wówczas... Wówczas będziemy wiedzieli, co zrobić z tymi ptaszkami. Otóż to. Tym razem nie zapomnimy hasła, prawda, szambelanie? O nie. Oto proszek. Biorę do ust troszeczkę. Powolutku! Powolutku. Tak, mamy czas. Dopóki trwa ich zebranie. Mówię. Samal hamat. Halpa arpat. Ja też zażywam szczyptę proszku. I wypowiadam zaklęcie. Samal hamat. Halpa arpat. To nadzwyczajne. Jakiś ty piękny, Barnabo. A ja? Uch, ta sowa nie odznacza się taktem. Droga Pulcherio, mam zaszczyt prosić cię o rękę. Jakaś ty piękna, moja żono. Jaka ona piękna. Zmieniłam się? Prawda, mężu? Czy nie uważasz, że warto było zaryzykować? Nie każda sowa to królewna i król nie w każdym boczku tkwi. Lecz mimo wszystko jestem pewna, że czasem warto, wierzcie mi, że czasem warto zaryzykować, tego się lęka jedynie tchórz. Że czasem warto zaryzykować, spróbować jednak szczęścia, a mąż. Czasami warto zaryzykować, choć z głowy miałby spaść nawet włos. Czasami warto zaryzykować, może się wtedy uśmiechnie los. Sądź mnie, Pulcherio, najsurowiej za me wahania, za mój lęk, bo nawet w swej postaci sowiej ukryty jakiś miałeś wdzięk. Nie wolno było nie ryzykować, cofnąć się mógłby jedynie tchórz. Nie wolno było nie ryzykować, gdy szczęście blisko, może tuż, tuż.
Czasami warto zaryzykować, choć z głowy miałby spaść nawet włos. Bo tym, co zechcą zaryzykować, najczęściej sprzyja kapryśny los. Ach, jakiż jestem szczęśliwy. Ach, jakaż jestem szczęśliwa. To bardzo ładnie, ale pośpieszmy się. Zebranie czarnoksiężników nie będzie trwało wiecznie. Masz rację. W drogę. Wciąż góry i góry. I ten wiatr. Ach, pomyśleć, że narzekałem, mając skrzydła. Jeszcze trochę wysiłku, Szambelanie. Jeszcze tylko troszeczkę. Łatwo powiedzieć, jeszcze troszeczkę. Dzięki ci, panie, za tę wycieczkę. Już ze mnie teraz nic nie zostanie. Już widać miasto, mój Szambelanie. Ileż to lat upłynęło od tych wydarzeń, mój Szambelanie? Oj, sporo, sporo. Wasza królewska mość i jego piękna małżonka zostaliście powitani z niezwykłym entuzjazmem. Przeciwko Rygobertowi. Trzeba pojmać nie tylko jego, ale wszystkich zebranych na zamku czarnoksiężników. To nasza niepowtarzalna szansa. Jak zwykle znalazłem się w pierwszym szeregu walczących. Zaskoczenie było zupełne. Uderzyliśmy ze wszystkich stron. Tutaj, tutaj ucieka! A, tutaj! Jeden z czarnoksiężników wskazał nam Rygobert. Oddajcie! Nie róbcie mi krzywdy, on jest tam! Zbił się, będę bał! Bierzcie go! Teraz zmienił się w odyńca! Patrzcie, ucieka jako żmija. O, obrunął jako mucha. Ach, coś się z nim stało. Gdzie się podział? No, ustaliliśmy później, że Rygobert zaplątał się przypadkowo w sieć pajęczą i został skonsumowany przez jej właściciela. Nasze zwycięstwo było całkowite. Na szczęście więc, jak zanotował kronikarz, czarnoksiężnicy przestali odtąd trapić królestwo swymi przebrzydłymi czarami. Syna Rygoberta Gamoniusza postawiliśmy przed sądem. Tak jest. Wyrok, myślę, zapadł łagodny. No tak, bardzo łagodny. Gamoniusz, który wcale nie był zły, tylko głupi, skazany został na zażycie szczypty ojcowskiego proszku i przybrał kształt bociana. Co najzabawniejsze, nowa egzystencja tak bardzo przypadła mu do gustu, że wkrótce pojął za żonę przystojną bocianicę i uwił sobie gniazdko. Tak? Pamięta wasza królewska mość, prawda? A czy pamięta wasza królewska mość gdzie?
Jakżebym mógł nie pamiętać, oczywiście. Pod lasem, na krytej słomą chacie, gdzie mieszkała... Rezolutna dziewczynka i jej chora matka. Za sprawą waszej królewskiej mości i moją zajęto się zdrowiem matki, która szybko odzyskała siły. Jej córka zaś poszła... jak inne dzieci do szkoły, żeby stać się dziewczynką nie tylko rozgarniętą, ale także i wykształconą. Popatrz no, sam Melanie, jak ta przygoda wyszła na dobre mnie i całemu królestwu. Przestałem być monarchą znudzonym i rozkapryszonym, zacząłem rządzić naprawdę. No, z pomocą swoich wypróbowanych doradców. No, oczywiście, i wtedy okazało się, że nie mam wolnego czasu. A w każdym razie nie mogę poświęcić go tyle, ile bym chciał mojej pięknej i mądrej Pulcherii i naszym drogim dzieciom. Bocian już dwukrotnie odwiedzał wasze królewskie stadło. Często w rodzinnym gronie wspominam tę swoją bocianią epopeję. A lubię przy tym śpiewać żonie i dzieciom taką oto piosenkę. Nie masz pana nad bociana, cóż za godność niesłychana. Ile wdzięku w jego dziobie, jakie piękne nogi obie. Wszystko razem świadczy o tym, że jest klejnotem. Na innego ptactwa tle, ten co woła kle, 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 kle. Nie masz pana nad bociana, rzecz to niby wszędzie znana. Lecz naprawdę, kto by dociekł, czemu taki darma bociek? Że się z miejsca staje gwiazdą, gdzie sklek, klek, klek, leci gniazdo. I że nikt nie mówi źle o tym jego klek, 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 klek.